wykazały doświadczenia ostatnich konfliktów, czołg wciąż jest decydującą pięścią uderzeniową współczesnej wojny. Podczas ćwiczeń na poligonie Poznańskiej Wyższej Szkoły Oficerskiej przebieg manewrów obserwują uczniowie wraz z wykładowcami. Nauka w Szkole Pancerniaków imienia Stefana Czarnieckiego nie polega tylko na jazdach terenowych. Wysoki poziom zajęć teoretycznych sprawia, iż kandydatów przyjmuje się dopiero w wyniku egzaminu konkursowego. Trzeba więc znać się na chemii i fizyce. Trzeba także zachować zimną krew w najdziwniejszych sytuacjach, jakie przewiduje program szkolenia. To tak na wszelki wypadek, aby wiedzieć, jak się ratować, kiedy czołg zacznie tonąć podczas forsowania przeszkody wodnej. Podchorążowie z poznańskiej szkoły obejmą w przyszłości stanowiska dowodzenia w wojskach pancernych. Od ich wiedzy i patriotyzmu zależy siła obronna naszej armii. Podczas zawodów żużlowych podziwiamy odwagę i zręczność zawodników. Jak pięknie wychodzą na prostą, jakie puszczają spod kół szpryce. Ale czy i kibice nie są godni uznania? Mimo ciężkich warunków trwają niezłomnie na swych pozycjach. Narażając życie i zdrowie, jeszcze do tego dopłacają. Za kilkanaście lat skonstruuje się pewno specjalne maszyny, które będą publiczność bić, kopać, posypywać błotem i żużlem, już bez udziału niepotrzebnych zupełnie sportowców.